Nie żyje uczestnik czwartego sezonu programu The Voice Senior Adam Anusiewicz. Mężczyzna zmarł w październiku mając 61 lat. Mężczyzna ciężko chorował. Niestety nie doczekał się emisji odcinków muzycznego programu ze swoim udziałem. Producenci zdecydowali się na zamieszczenie w sieci bardzo wzruszającego filmu, który upamiętnia zmarłego uczestnika. Kliknij suba po więcej ciekawych wiadomości. Adam Anusiewicz to jeden z uczestników The Voice of Senior 4. Mężczyzna zgłosił się do programu w trudnym dla siebie momencie życia. Chwilę wcześniej dowiedział się o swojej ciężkiej chorobie. 61 -latek walczył z nowotworem trzustki. Mężczyzna miał już przerzuty, jednak to nie przeszkodziło mu, aby spełnić jedno ze swoich marzeń i wystąpić w muzycznym show. Już podczas nagrań do odcinka The Voice Senior czwartej edycji Adam Anusiewicz mówił o swojej chorobie. W marcu 2022 roku zacząłem doświadczać dolegliwości, jakich wcześniej nie miałem. Byłem w kilku szpitalach i zdiagnozowano niezbyt przyjemną chorobę, nowotwór trzustki z przerzutami, powiedział wówczas. O śmierci uczestnika The Voice Senior 4 poinformowało TVP, które zamieściło wzruszający film upamiętniający Anusiewicza. Są na nim wypowiedzi 61-latka z castingów. Obecnie dosyć szybko się męczę i to się da zauważyć na scenie, gdzie już godzinny koncert na stojąco ciężko mi wytrzymać. No ale mam stołeczek, także w dalszym ciągu gram, śpiewam i koncertuję. Ja się z tym nie godzę. Staram się cały czas podchodzić do życia na zasadzie bierz życie za rogi, alleluja i do przodu, mówił uczestnik show w sierpniu w czasie nagrań programu. Publikacja Tvp ma związek z pierwszym odcinkiem The Voice Senior, w którym widzowie będą mogli obejrzeć nieżyjącego Adama Anusiewicza. Pierwsze odcinki czwartej edycji The Voice Senior pojawią się na antenie Tvp 2 w sobotę, 7 stycznia 2023 roku o godzinie 20:00, niestety, w październiku 2022 roku. Adam Anusiewicz odszedł. Mimo że nie ma go już z nami, widzowie będą mogli oglądać muzyczną drogę Adama Anusiewicza w Talent Show telewizyjnej dwójki. Jak sam mówił, udział w programie był jedną z najwspanialszych przygód, jakiej przyszło mu doświadczyć, podano w zapowiedzi nowego odcinka. Kliknij Suba po więcej ciekawych wiadomości.